Kolejne z zakresu promocji placówek oświatowych odbyli nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiad Oświęcimski. Przedstawiciele z wszystkich placówek pracowali w trakcie warsztatów w dwóch grupach. Najpierw odbyła się część teoretyczna, a po niej praktyczna. W tej drugiej uczestnicy zajęć ćwiczyli również wystąpienia przed kamerą. Pomysł pojawił się w momencie, kiedy no czasy zaczęły się tak bardzo dynamicznie zmieniać. Czyli niż demograficzny spowodował, że trzeba było walczyć, do każdego ucznia w szkole. I żeby to robić w sposób prawidłowy, czyli żeby przekazać te wszystkie informacje o, o szkole, o tym, z czym można się tam spotkać, jakie fajne działania są prowadzone, no to najzwyczajniej w świecie trzeba być do tego profesjonalnie przygotowany. Głównym celem tego szkolenia było zrozumienie, jak ważne jest to, abyśmy umieli siebie zaprezentować na zewnątrz. Siebie, swoją szkołę i swoje dokonania. I myślę, że ta sztuka nam się udała. Myślę, że dziennikarze przestaną być traktowani jako ktoś obcy, a staną się przyjacielami, sojusznikami w naszej codziennej pracy. Uczyliśmy się, jak budować dobre relacje z mediami. Dlaczego warto dawać mediom to, czego one potrzebują w takiej formie, jakiej potrzebują w taki sposób w jaki jest dla nich potrzebny i może pomóc w naszej autoprezentacji. Szkolenie odbywało się trzyetapowo. Ostatnia część odbyła się w studiu telewizyjnym. Myślę, że tego, czego nauczyliśmy się na warsztatach um, dni wcześniej, a w pierwszy dzień mieliśmy warsztaty na temat kreowania wizerunku szkoły, a w drugi dzień były to warsztaty na temat um, przygotowania do przemówień publicznych. Natomiast spuentowaniem był ostatni dzień właśnie w telewizji, tutaj u Was, i wszystko odbyło się bardzo profesjonalnie. Myślę, że to, czego nauczyliśmy się, no, wyszło i zaowocowało przed kamerą. Zajęcia dość nietypowe, przyznam, bo zajęcia bardzo praktyczne, natomiast myślę, że bardzo przydatne, jeżeli chodzi o pracę nauczyciela i co za tym idzie promowanie swojej szkoły. Zajęcia przede wszystkim miały na celu zapoznanie nas z pracą z kamerą, przed kamerą, promowanie wizerunku. Naszym zadaniem było przygotowanie krótkiej wypowiedzi na temat klasy, którą najbardziej zapamiętamy na temat klasy, z którą najbardziej się zżyliśmy w naszej pracy zawodowej. I okazało się, że był to bardzo dobry pomysł, ponieważ przy okazji nauczyliśmy się, w jaki sposób odbierano naszą mowę ciała, nauczyliśmy się emisji głosu odpowiedniej i nauczyliśmy się również występować przed dużą publiką. Myślę, myślę że to jest również bardzo przydatna cecha.